Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Jesteśmy od pana Zbyszka, pomagamy kosić trawę. Pomagamy. Utopiliśmy się. Zobaczcie, jak tu mokro. Konkretnie mokro. O, jak woda stoi. Chciałem to minąć, ale to jednak jeszcze tam było mokro. Ile wody? Tutaj nawet jest woda na ścieżce. A jak chodzę, to aż bulgocze. Ta ziemia cała pracuje. O, takie koszenie to ja lubię. Bierzemy się za wyciąganie Rostela. Jednak te 350 litrów widać na pieszczu. O kurde, taka gruba lina. Trzymaj, no. Tylko zmieniamy kanał na 4, bo chłopaków słychać. Aha. I wiesz, będzie ładny. Nie, ja gadam z nimi. Nie, bo chodzi o to, że jak będziemy się wyciągać. Słuchaj, ale to jest gruba lina. A co nie? A zaczep nie wejdzie mi automatyczny. Nie wejdzie. No oni mają linę stalową. No właśnie. A tu jest, wiesz, nie wejdzie. Jedziesz? Ja przejadę, ale ja tym się nie boję, nie? Oj. Ja nie wiem, czy będzie sens, żeby się tutaj kosił. Zresztą byłem do Rybina nie jechać. A ja tylko jeden dzień. Tak? Już się poddajesz? Nie, bo jutro muszę skosić tych, co miałem planowanych. Pan Zbyszek też by nie przeszedł, nie? Ciężko. On się pierdzieli, ale dalej już będzie problem wyciągnąć. Jednak mogliśmy się trochę przesunąć. Mówiłeś, że tu już jest sucho. Na górce praktycznie. Ale nie ma co grzebać, bo siądziemy całkiem. Bo jak on już nawet nie szedł do tyłu, to już koniec. To i tak delikatnie, powoli do tyłu, ja cię wyszarpię, nie? No tak na piętej, nie? Dobra, jedziemy. Akcja, reanimacja. O kurczę, chłopaki mają stalową linę. A gdzie co masz? Na tym drugim polu. Tam co kiedyś kosiłeś. A tam sucho? No i lina już niepotrzebna. Na poprzeczki były zmasakrowane. Nie wejdzie. Tam ty wyciągniesz. Obkręć. O. Odpala maszynerię. Powiedz mi kiedy. No napinaj powoli, napięta? Jeszcze nie. Dobra, jedziemy. Powoli, Adrian, powoli i nie skręcaj.
To zostaw ją tu, zostaw. Jest tam mokro w środku. Dawaj. Sytuacja opanowana. 25 hektarów jest tylko 5 suchego. To jest masakra. Nie wiem, zobaczymy. Chyba tą stronę będziesz kosił i tyle. No. Do tyłu na to. Dobra, będę kosił tu sucho, on się jedzie, będzie mokre kosił. Coś czuję, że to ja na kombajnie wylądę. Kosimy, kosimy trawę. Przejechaliśmy na jedną działkę i tutaj idzie, bo tu bardziej sucho jest. Pan Zbyszek z napędem wykosił te mokradła. Ale już końcówka, jeszcze może 10 minut i koniec. Zobaczcie, co się gotuje. Zaczyna się tutaj mieszać to wszystko. Teraz zacznie stawać na ścinaczu. Moment tylko, chwila. Ledwo, leciutko tylko słońce zaszło. I już od razu rosa jest w trawie. Wszystko się to mieli tutaj. Przerzuca. Ale skosiliśmy ile? Z przygodami? 13,3 hektara. Ale to się miętoli już, coraz gorzej. Kombaj daje cień. O, i cyk, musimy cofnąć, bo na magnetach się zabija nam. Zielona trawa. Po prostu ona się osypała. Pana Zbyszka to samo widzę, miętoli się to wszystko. Jak tak trawa miesza się w tym headerze, to ile, panie Zbyszku, jeszcze mamy czasu na koszenie? Ja myślę, że ja chyba do końca dojadę i koniec. Ja chciałem ten pasek tutaj zwinąć, żeby ładnie było równo, nie? Ale kurde, nie wiem. Coś tam zostało. Na header mój z powrotem. Na minutę coraz gorzej. Trzeba też uważać, żeby bumbaja nie zapchać. To ma taki efekt, że na mocarni go nie zapcham, a na ścinaczu lubi się przypchać. Musicie patrzeć, jak zaczniesz rzucać po jednej stronie już sieczkę, a po drugiej już nic, no to już kurde jest koniec koszenia. Jest taka rosa, że po prostu tam na przeciwnożach się zaczepia to wszystko. A już tak i mrawo rzuca. 14 hektarów udało mi się zdjąć u pana Zbyszka. Jezu, jak to wszystko pracuje, ta glina. Ta, grzebiej muszę. Takie do dupy to jest. Idziemy na bazę do pana Romka.
Na koniec dnia, nie? I jak? No, rzeźnia. Tutaj na gąsienicy by nie poszedł, nie? A ten jest na pewno poszedł, nie? Ja tam się topiłem od razu. To jest napęd i szerszelaczek z tyłu. W ogóle przyki tył jest szerszy. A u mnie jak do tyłu, to już blokuje tylne koło i koniec. Ale lipa, nie? Sypie. Słucham? Też tej ją wywaliłem. No, ale to tam gdzie widzę tak jak leży, to tak trzy garści, a jak nie leży, to garść tylko sypie, nie? Tak garstką ktoś jakby sypał tam, nie? Zmasakrowało prawo. Jak ktoś by tam siedział na tym i tak o... Na wiosnę, nie? No. Słuchaj, ty jedziesz do Krzysztofa, tak? Tak. Dobra. Maniura przecina, jadę za nim. Już kończymy tutaj pole, 55 hektarów. O, na górkach nie ma nic. Kosimy. Wczoraj kosiliśmy aż do 4 rano, bo rosy nie było. U Krzysia 20 hektarów prawie ściągnęliśmy, chyba 19,60. Jeszcze w dzień kosiłem na usłudze u znajomego, to tam ściągłem 5 hektarów. Dlatego filmów nie ma, bo kurde jestem zmęczony. Cały czas robota. Chłopaki przygotowują pola pod siew rzepaku. Dzisiaj to może zmęczymy, bo zostało gdzieś 12 hektarów. Maniura kosi, pan Zbyszek nie wiem gdzie on pojechał. Obojętnie, ale nie wiem jak Schumacher będzie tam koło tamtej strony, bo wiesz, mają szeroko tam wyjechać. To wróć się za mną, tak samo. Zwitej środek, a ja pójdę na lewo. Tak jest, panie prezesie. Wiem, że dałeś mi lega, nie? Dzięki, kolega. Ja za co? Wycinasz tego lega, ja widzę. Tam cały jest na końcu leg. Biedny się kosi. Siano zostawiamy, nie wiem co pan Zbyszek robi z tym. Po prostu chce sobie zrobić, żeby wyszło na zero, to jeszcze sprzeda te siano. Balotów od cholery tutaj będzie. Już trochę pobalotowane było wcześniej. Manik trochę niżej kosi, nie wiem. Ja też wszystko zbieram, patrzę. Jak nisko się kosi, to te... to trawa się nabija, kurde, bo ona poodbijała na te czubki i wtedy nie docina dobrze. I czasem grzywki robi. Ładnie to wygląda, ale coś za coś. No strasznie odbiła tutaj, widzicie, tutaj trawy nie ma. Jedziemy 5 na godzinę. Na górkach nie ma trawy. Zginęła. Kurde, zmęczony jestem, bo wczoraj do 4 rano chcieliśmy. O 8 wstałem już. Przygotowania i w ogóle rosy nie było, już można było o 7 kosić. Jakbyśmy do 4 rano tam kosili, mogliśmy poczekać i dalej kosić. Przespać się w kombajnie i jechać dalej. Jak już w trakcie dnia jest dotankowywany kombajn, no to oporowe żniwa. Już 250 hektarów skosiłem Rostelmaszem w tym roku. A jeszcze trochę do kosienia jest, ale rzepaki chcemy zacząć siać. Panu Romkowi pomagaliśmy pszenicę kosić, bo
nawalił im John Deere. Wysiązać się urwał. A dzisiaj panu Zbyszkowi pomagamy ściągnąć tą trawę, bo by musieli znowu cały dzień jutro jechać. I mamy lega. Teraz opuszczamy do samej ziemi. Trawa bardzo tempo wchodzi, ciężko. Bez ścinacza kosimy, no to kombajn nie ma tak ciężko, bo tam jest spalanie 11 chyba litrów na hektar. A jak ze ścinaczem, to kurde, jak była mokra, to wychodziło gdzieś 18 w legach. Ale legi chociaż sypią. Maniur, zdjęcie zrobimy, co? Sobie staniemy gdzieś tutaj. Ja też się ustawię, zrobimy zdjęcie. Czy chcesz zdjęcie, czy na górce? Tutaj ładnie jest, tak jak teraz stoi się, stanę obok ciebie. Ale mogłeś tu, kurde, ten ścinacz puścić chociaż ten jeden pasek. Teraz się będzie wciągało. Wiesz, ja nie mogę, ale ten ścinacz to musi się rozkładać. Tak? A ja tylko klapkę. Tak? Ja na elektrozaworze się mam. Na magnesie elektronowym. Tak? O kurde. Chyba nam się uda to wyciąć. Dobra, kosimy, bo może nam się nie uda. Kosimy i chyba dożynki u maniury będą. Ale to się gotuje, już rosa weszła, ale chcemy skończyć ten kawałek. Mu przejazd do końca, został mi tutaj pasek. Bateria mi się rozładowała, ostatni pasek, ostatnie przejazdy i dożynki u maniury też. Udało się. Udało się. 21:30. Jadę pod górkę, ledwo co z dupy wypada, cały czas w kamerce patrzę, żeby leciało, bo już mi się raz zapchało, jak z górki jechałem. I co, Maniek, jest ta flacha tam w tej zamrażarce, czy nie ma? Nie ogarnąłeś to, czy nie? Zapraszam do wydania, będą mi dwie. O, zapchało mi się na dupę. Skończymy to, no. Jest już tak mokre, że mi tam ledwo to z dupy wylatuje. Mi nie chce to łapać. Koniec, pasek. Dokończony. Ja chcę dożynkowego. Udało się i zadowolony jestem. Jeszcze na dupie mi się trochę zawiesiło. Wyszło. Daniel ma wyjebane na te dożynki, o TikToki ogląda. Ja mam, kurde, a tutaj zbiornika nie chcę lecieć. Proszę patrzeć. Widzisz, mój ma hydropulsatory, to ja nie będę musiał szarpać. Nie wyleci to, Daniel. Co mówisz?
Słuchaj Maniek. A. Widziałeś jak tam drży? Ciściutko. Dożynki u Maniury. Skosiliśmy dzisiaj trawę. Koniec.